nie czekają na kogoś takiego jak ja. A ja przychodzę i pokazuję im życie, o jakim marzyły, jakiego nie znały, o jakim czytały w książkach. One czekają, a ja przychodzę i muszę wyglądać tak, jak one by chciały, żebym wyglądał. To kosztuje kupę szmalu. Kolegom z Katowic, z Wrocławia. Chciałabym przedstawić naszego kolejnego gościa z Katowic. Jest nim pan docent Wojciech Wieczorek. Prosimy. No cóż, nie mogę się zgodzić z tezą, że postawa i światopogląd zaprezentowany przez bohatera tego reportażu mogą spotkać się z aprobatą jakiegokolwiek odsetka naszej młodzieży. Nawet tej pozostającej poza sferą działania naszych organizacji młodzieżowych. Narcyzm i groteskowa głupota, charakterystyczna dla jednostek z marginesu społecznego. Niestety ten margines, mimo całych naszych starań i szeregu propozycji, jakie istnieją dla młodzieży, jest również i pojawia się czasami w naszym społeczeństwie socjalistycznym. Myślisz, że on przyjdzie? Na pewno. Zrobię jeszcze kawę. Powiedział, że szykuje jakąś niespodziankę. Pożyczyłam mu samochód. Gratuluję. Chyba za wcześnie wyłączyłam ten telewizor. Powinnaś była wysłuchać tego do końca. Pani redaktor Kubicka? Tak, to ja. Jest pani sama w domu? Tak, nie. Halina, pozwól! Poproszę pani dowód. To jest moja dobra znajoma. Przez pani znajomych nie śpi dzisiaj połowa milicjantów w Polsce. Dawno się pani znają? Kilka lat. Kiedy ostatnio widziała pani tego człowieka? On tu może być lada chwila. Właśnie czekamy na niego. Jest tu telefon? Jest. Niech go pani od razu wprowadzi do pokoju. Marek z Głównej. Porucznik Szota. Panie mówią, że Ptaszek ma tu być lada chwila. To wspaniale. Zabierzcie nasze samochody gdzieś dalej i mundurowych. Tak jest. Jeżeli uważa pani, że atmosfera komisariatu jest mniej krępująca, to możemy odłożyć tę rozmowę do jutra. Nie, ja po prostu nie jestem pewna, czy to ma związek. Napije się pan kawy, kapitanie? Tak, bardzo proszę. Nocował u mnie. Pomogę pani. Po wyjściu z tej restauracji mieszkał u pani do dzisiaj rana. Czy ma pani ubezpieczone mieszkanie? Tak. Co myśli pan? Niech pan nie szuka. Pytałem przez ciekawość. Reszta dla pana. Dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję. Fajny jesteś. Gdzie pracujesz? Naprawdę chciałabyś wiedzieć? Chcesz powróżyć z ręki? Ta czy ta? Masz piękne i bardzo interesujące dłonie. Ale te pierścionki trzeba zdjąć. Krótka linia mądrości. Ale czeka cię wielka przygoda.
Kocham pana. Chciałem odebrać buty. Majster jest? Chory. A jakie to miały być? Białe kozaki, 8. Proszę usiąść. Nie, tutaj proszę. Panie majster, taki wysoki, przyszedł po białe kozaki. Tam. Młody. No. No to te. Te? Już zapłacone. Dobra. To chyba te, prawda? Co? Proszę przymierzyć. No i jak, w porządku? Prawy ciasny. Ciasny? Ciasny. Proszę usiąść. Nie ruszaj się! Mam jeszcze 4. Nienawidzę takich cwaniaków jak ty. Jesteś gorszy niż złodziej. Wyjmij ten gwóźdź. Dostaniesz forsę. Ile chcesz? Moja siostra siedzi przez ciebie w więzieniu. Matka osiwiała w ciągu jednej nocy. Co mam zrobić? Będziesz miał dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić. Ciesz się, że żyjesz. Chciałem cię zabić. Z kapitanem Markiem, proszę. Zbyszek, ten od szewca.